Siemanko, witam Was na moim kanale, jestem na przygodzie, ja się nazywam Szogun i dzisiaj pogadamy trochę o pewnym odłamie RPG-ów, czyli o LARPach. Moim gościem jest Mateusz, znany jako Minotaur. Siemanko. Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzięki Szogun za zaproszenie i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj opowiadać o moim drugim hobby obok RPG-ów, czyli o LARPach. O tym za chwilę. Minotaura mogliście spotkać przy naszej serii z Wesen. Dość krótka, bo to w ogóle była akcja charytatywna. Wszystko znajdziecie w opisach tej serii. A my przejdziemy do naszej dzisiejszej rozmowy. Zanim meritum całego naszego spotkania. Mateusz, kim jesteś? Co robisz na co dzień? Co robisz w RPG-ach? Mateusz, Katowice, 31 lat, gram w RPGi od podstawówki, czyli będzie to już 22 lata, plus minus chyba tak. No, zacząłem między 3 a 4 klasą podstawówki, kiedy dorwałem się do książki Oko Yrhedysa Sapkowskiego, którą połknąłem, jakby myśląc, że to jest jego kolejna książka fabularna, i okazało się, że to nie jest książka fabularna, tylko system RPG, i stąd uznałem, że kurczę, zagrałbym w to, czym jest ta książka. Poszukałem miejsca, gdzie można grać w RPG w okolicy. Na szczęście jestem z Katowic i tutaj jest Pałac Młodzieży, gdzie jakby jest koło RPG-owe dla małych dzieci, więc jakby tam zacząłem swoją przygodę. I tak jakby gram w RPG do dzisiaj. Praktycznie miałem jakby tylko kilkumiesięcznych przerw w ciągu tych ponad 20 lat grania w RPG, więc mam wrażenie, że jestem jak i udoświadczonym mistrzem gry, tak i udoświadczonym graczem. My jesteśmy ten sam rocznik, ale widzę, że w RPG zacząłeś grać dużo wcześniej. Ja swoje przygody miałem gdzieś tam w wieku 16-17 lat w Dedeki 3.0 albo 3.5, ale to nie było prawdziwe RPG. My żeśmy turlali, coś tam wymyślali, ale to nie było to. Dopiero jak przyjechałem w wieku 20 lat do Olsztyna, poznałem mojego guru, mistrza, nadmistrzami, który mnie wciągnął w ten jakże cudowny świat. I tu się dopiero zaczęło, czyli ja w RPG 11 lat już gram. No, dalej jest jakby szmat czasu, ale tak, w sumie jak wspominamy swoich mistrzów, to ja w tym momencie chciałbym bardzo pozdrowić Agnieszkę Nowicką, która do dzisiaj prowadzi koło RPG-owe w Pałacu Młodzieży i ukształtowała konkretną ilość pokoleń, która tworzy aktualnie konwenty RPG-owe, LARP-owe i całą resztę. I myślę, że jest takie śląskie gniazdo, gdzie my małe piskle, tak jakby wychodziliśmy w świat RPG-owy. To myślę, że panią Agnieszkę może warto byłoby też zaprosić do naszej serii pogadanek o tym właśnie, jak wykształciła, wyedukowała całe pokolenia RPG-owców. Ale to o tym może pogadamy poza kadrem. Jasne. Powód, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy, to są LARP-y. Nazwałem to potocznie odłamem RPG-a, no bo na tym bazujemy. Dwa słowa, co to jest według ciebie LARP, jak ty to definiujesz? Jest to częste pytanie i często ono jest jakby dosyć trudne, ale najpierw może przedstawię swoją definicję, potem o tym, jak definiują LARPy ludzie, którzy jakby zajmują się LARPami bardziej zawodowo. Dla mnie LARPy to jest po prostu kolejny poziom zabawy fabułą po RPG-ach i jakby zwykle patrzę na to tak, że jakby najpierw są książki i każdy z nas czytał książki i sobie sam wyobrażał w swojej głowie, że wolałbym, żeby Aragorn poszedł gdzie indziej, albo nie wiem, chciałbym, żeby Wiedźmin w tej scenie zrobił to i tamto, albo żeby był Striss i tak dalej. Potem są gry komputerowe, gdzie jakby mamy pewien ograniczony świat, ale gdzie jednak już mamy pewien wpływ na to, jak ta fabuła się kształtuje i w którym kierunku idzie. Krok dalej wpływu na to, jak wygląda fabuła i co się dzieje, są to RPG-i, ponieważ tam opowiadamy o tym, co się dzieje i jakby to się dzieje jakby w takiej wspólnej jaźni, którą jakby tworzymy na czas sesji. Zresztą jakby no, prowadzisz od 11 lat, więc wiesz, że to, co jest fajne w RPG-ach, to jest to, że przez te 5-6 godzin, kiedy gracie tą sesję razem ze swoimi graczami, często jakby w jednym pokoju macie wspólną wizję i wspólną wyobraźnię i jakby razem biegniecie tą samą historią, która zaprowadza was w miejsca niedostępne na co dzień, bądź w ogóle w naszym świecie. I myślę, że krok dalej są LARPy, ponieważ LARPy pozwalają ci wejść na całego, pozwalają ci wejść tobą, wszystkimi twoimi zmysłami i wszystkim, co ci otacza. A w LARPach... LARPy to jest pewna forma teatru, który nie wymaga widowni, gdzie po prostu wszyscy jesteśmy aktorami i gramy dla siebie, dla własnej przyjemności. Ja dodałbym tutaj, że osoby, które grają LARP, są jednocześnie widzami. No bo jednak jesteście, załóżmy, nie wiem, przy ognisku, trwa rozmowa i ten, kto się nie odzywa i siedzi z boku, to można powiedzieć, że jest widzem, mimo tego, że jednocześnie dalej jest uczestnikiem, w każdej chwili może się wtrącić w daną rozmowę.
Trochę tak samo jak sesją RPG, Usze, jesteś też słuchaczem na sesji, nie? Jakby jasne, jeżeli tak na to spojrzymy, to jak najbardziej tak. Zresztą jak i w LARPach, tak i w RPGach bardzo ważne jest trzymanie klimatu przez wszystkich uczestników, ponieważ to jakby pomaga nam się wkręcić i jakby pójść dalej. I nawet jeżeli w jakimś momencie zabraknie nam pomysłu, co teraz robić, to czy jakby na sesji kolega rzuci jakimś wątkiem i będzie można pójść w tym kierunku. Tak samo na LARPach bardzo ważne jest reagowanie na to, co się dzieje wokół ciebie i na to, co robią twoi towarzysze. Ponieważ bardzo często świat, który jest obok ciebie przedstawiony, dość szybko się zmienia. I jeżeli jakby będziesz trzymać rękę na pulsie, to wydaje mi się, że najwięcej będziesz w stanie wyciągnąć z tego świata i tego, co tam się będzie działo. Więc tak, jak najbardziej LARPy to jest teatr, w którym jesteś naraz widzem i aktorem. I tak samo ważne dla ciebie jest to, co ty robisz, jak i to, co robią ludzie wokół ciebie, ponieważ to razem tworzy fajną, wspólną historię. Moim zdaniem jest to bardzo trafna definicja. Może nie jestem doświadczonym larpowcem, bo w swoim życiu brałem udział tylko w jednym larpie, ale o tym troszkę później. Więc zawsze mnie ciekawiło bycie larpowcem. Mówię, już nawet po tym fakcie, że brałem w nim udział, to gdzieś tam zawsze oglądałem relacje z tych larpów i te kostiumy, te przebrania, jakieś makijaże, malowidła, maski. Kurde, no to jest kawał ciężkiej roboty przygotowania w ogóle do takiego larpa. Tak jest, ale to też jakby to trzeba lubić, nie? Jakby to jest część tego hobby, ale to, co też warto tutaj zauważyć, to, że przepraszam bardzo, nie wszystkie larpy wymagają tego samego poziomu przygotowania. I tak są gry tygodniowe, na które przygotowujesz się przez rok, gdzie ja często jeżdżąc na takie gry przez parę miesięcy wcześniej razem z drużyną, którą tam jadę, ćwiczymy walkę manewrową i jakby traktujemy siebie wręcz jak taki quasi oddział wojskowy i się tym bardzo mocno bawimy. To równolegle dzieje się mnóstwo dużych chamberów, od których zresztą polecałbym zacząć przygodę z larpami, ponieważ są to zwykle gry na 2-3 godziny, często robione w jakimś domu kultury, w jakiejś zaprzyjaźnionej knajpie, bądź u kogoś w dużym salonie. Gry na parę, paręnaście osób. I są to gry, do których zwykle nie potrzeba w ogóle stroju, bądź strojem jest, nie wiem, twoja marynarka, czy coś, co jesteś w stanie znaleźć u siebie w szafie, bądź nie wiem, w szafie u rodziców, czy u znajomych. I prawdę mówiąc, od chamberów większość nas zaczyna, jakby mało osób zaczyna gry w LARPy od wielkich imprez, które kosztują kilkaset, nawet ponad 1000 zł i jakby i jadą na tydzień, no bo to jakby wiesz, no to są też jakby z jednej strony koszty, a z drugiej strony jak jesteś dorosły, to jest to też inwestycja twojego urlopu, a jednak czas urlopu jest ograniczony. Więc niestety, ja bardzo mocno rekomenduję, żeby zacząć przygodę z LARPami od jakichś małych inicjatyw. Nie wiem, jakie małe inicjatywy są w Olsztynie. W Katowicach bardzo rekomenduję Zgrane Katowice bądź Stowarzyszenie Lifeform. Są jakby dwie inicjatywy, które się robią średnio raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakąś małą grę, przez którą jakby można poznać, o co chodzi w LARPach, a przy okazji starają się też zapraszać twórców z całej Polski bądź nawet gdzieś tam z tej naszej części Europy, więc jest pewien przekrój tego, co gdzieś tam się dzieje. Myślę, że jeżeli ktoś nas teraz ogląda na tym etapie rozmowy, to warto też spróbować poszukać w swoich rodzinnych miastach, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Trójmiasto, gdziekolwiek. Są strony, które się nazywa Pograjmy w RPG i nazwa miasta. Dużo jest takich grup, Łódź, Olsztyn, Warszawa na pewno. I tam można też zapytać swoich współtowarzyszy w RPG-ach, czy znają lokalne ugrupowania, które takie rzeczy organizują. U nas w Olsztynie są dwie grupy. Olsztyńska bojówka larpowa, która niedawno odżyła, bo długi czas byli chłopacy nieaktywni. Przepraszam, trzy. Nautilius, grupa Nautilius, która powstała całkiem niedawno, a już wzięła się za organizację larpów. No i trwające od dawna Horyzonty Fantastyki w Olsztynie, którzy zarówno organizują imprezy RPG-owe, jak i właśnie organizowali niejednego larpa. Polecam cieplutko, jeżeli ktoś z moich okolic ogląda. Na majówkę teraz była wielka impreza, można było się zabawić. Trochę uzupełniając to, co mówisz, jest jakby ogólnopolska grupa larpowa LARP Poland,
gdzie są skupieni praktycznie wszyscy LARPowcy z Polski, więc tam warto wejść i zapytać. Z tego co wiem, tam w ramach polecanych też jest jakby grupa dla osób początkujących, gdzie jakby tłumaczymy wszystko od zera i jak zacząć. Oraz tak jak wspomniałeś, bardzo polecam konwenty ogólnofantastyczne. Tam zazwyczaj jest oblok LARPowy, gdzie właśnie odbywa się kilka chamberów jeden po drugim. I tak jak u Ciebie są to dni fantastyki w Katowicach, są to na przykład Śląskie Dni Fantastyki organizowane przez Śląski Klub Fantastyki. Jest też wiele mniejszych lub większych festiwali fantastycznych, gdzie jakby możemy z jednej strony wspomnieć o Polkonie, czy o tej dużej, czy o Pyrkonie, a z drugiej strony o mniejszych festiwalach fantastycznych jak Porytkon, czy różnych imprezach mangowych, bo wszędzie tam zwykle larpy dzieją się gdzieś tam przy bocznych torach, ale to jest bardzo fajne miejsce, żeby zacząć, bo przychodzisz na przykład na prelekcję o Sapkowskim, na prelekcję o Tolkienie, czy jakby posłuchać o rzeczach, które cię interesują, bądź przychodzisz pograć w 3-4 sesje RPG, w której tak z chęcią byś tam zagrał, a jeżeli wpadniesz na jeden z LARPów na takiej imprezie, to masz sposób, jak spróbować bezkosztowo LARPów, a przy okazji jesteś też od razu w stanie spotkać innych ludzi, którzy w to grają, pogadać z nimi, co, jak, gdzie i po co, na co. No i przede wszystkim przekonać się, czy tak jak podobały ci się RPGi, czy też jesteś w stanie przekonać się, spodobały ci się LARPy, bo to jednak jest troszeczkę coś innego. I właśnie o tym teraz kolejne pytanie do ciebie, Minotaurze. Od strony technicznej, jako osoba prowadząca, czym się różni LARP od tradycyjnego, że tak powiem, RPGowca? Zazwyczaj na LARPie masz dużo więcej osób pod swoją opieką oraz często LARPa, jak tworzysz LARPa, to tworzysz go w kilka osób. Ale to oczywiście jakby istnieją różne scenariusze LARPowe, które są dostępne i można jakby, nie trzeba pisać własnego, można puścić jakiś, który jest już napisany. Oraz można też puścić LARPa dla kilku osób, kilkunastu, a można puszczać duże gry, no ale im większa jest gra, tym więcej mistrzów gry taka gra potrzebuje. Tutaj się sprawdza dokładnie to samo, co często się mówi w przypadku zespołów programistów w korpo, czyli jedna osoba jest w stanie maksymalnie nadzorować ekipę, która zje dwie duże pizze. Czyli też od 6 do 8 osób to jest ta ekipa, którą jakby jesteś w stanie nadzorować. Zresztą jak komisz gry kiedyś pewnie próbowałeś prowadzić duże sesje na więcej niż 8 osób, to nie. Pewnie jesteś w stanie zauważyć, znaczy mi się zdarzyło i faktycznie wtedy robi się straszny chaos. I jakby bardzo trudno jako mistrzowi gry jest to... No to w końcu zdanie. Czekam. Okay, jest to ogarnąć. Znaczy okay. Powiem ci tak, ja z reguły prowadzę dla 4-5 osób max naraz. Kiedyś graliśmy chyba w 7 osób, tylko plus był wtedy taki, że było 7 doświadczonych, że tak powiem, osób i każdy wiedział, co chce, każdy dostawał krótki spotlight i w trakcie tego spotlightu realizował swoje zamiary, czy to poprzez krótki rzut, czy krótką scenkę rozmowy i to się trzymało kupy. Natomiast jeżeli miałbym zagrać z 7 niedoświadczonych osób, które nie znają dokładnie mechaniki danego systemu, w ogóle nie wiedzą, jak się odnaleźć w RPG-u i tak dalej, no to faktycznie byłoby spore zakłopotanie. Od tej strony. Ale dalej, od strony technicznej, masz scenariusz, masz, nie wiem, przewidziany scenariusz na 15-20 osób, masz ze sobą, nie wiem, 4 kumpli i jak rozumiem i tak jak ja kojarzę tego LARPa, w którym brałem udział, to oni też biorą udział w grze i jakby, nie wiem, podpowiadają, zaczynają... Robią za tak zwanego NPC-a, więc z nimi jakby się rozmawia, żeby ta fabuła się zawiązywała? Jakby grę można prowadzić w różne sposoby. Jakby jest to jeden z bardzo częstszych sposobów, że jakby gdzie twórca LARPa jest przy okazji NPC-em, który jakby zapewnia tą rozgrywkę. Często jakby na przykład prowadzi scenę otwierającą, żeby tam łatwiej było się wczuć. Ale prawdę mówiąc, wszystkie LARPy, które ja prowadziłem, to starałem się w nich nie brać udziału, ponieważ zauważyłem, że jak gracze grają w LARPa i twórca również w tego LARPa gra, to wszyscy się na niego patrzą i wyczekują jego ruchu, czy jego zagrania, ponieważ wszyscy wiedzą, że jeżeli w którymś momencie ma się pojawić Deus Ex Machina, to ona wyjdzie zwykle od twórcy LARPa. Mhm. Stąd w grach, które ja prowadzę, gracze grają sami ze sobą, a ja raczej jestem osobą, która albo podrzuca jakieś przedmioty, jeżeli jakby to jest niezbędne w trakcie gry, bądź no jakby odpowiadam za to, żeby logistyka wydarzenia jakby działała, w razie gdyby była potrzebna jakaś pomoc, to też jestem, bądź też
Dodaję opisy fabularne wtedy, kiedy one są niezbędne. No bo jasne, że jeżeli na przykład gramy na jakiejś polanie, gramy rycerzy i nagle pojawia się smok, to trudno będzie mi go przedstawić za pomocą jakichś rekwizytów, więc wtedy takiego smoka się po prostu opisuje. To byłoby wyzwanie. To też jest... Tak, znaczy jak najbardziej znam kilka gier, czy jakby miejsc, gdzie jakby ludzie, czy jakby kilka stowarzyszeń, które właśnie jakby tworzą tego typu potwory i jakby pokazują je na swoich grach. Ale ja najczęściej grałem jakby w te gry bardziej budżetowe. To, co jest ważne w przypadku tworzenia LARPów, a tego, czego nie ma w przypadku tworzenia kampanii RPG czy jakby sesji, to jest to, że najczęściej potrzebujesz albo osobnej osoby odpowiedzialnej za logistykę całej gry, albo jest to duża część obowiązków, która spoczywa na tobie, kiedy taką grę tworzysz. Oczywiście, jeżeli tworzysz to w swoim salonie dla swoich 5 kumpli, to ta logistyka jest tylko taka, że dobrze byłoby zapewnić, żeby nikt wam do tego salonu nie wchodził, żeby było jakieś jedzenie, jakieś napoje i byłaby zapewniona odpowiednia muzyka i tak dalej. Ale jeżeli no, wychodzimy do lasu i tak dalej, to jednak wypadałoby mieć tutaj jakąś apteczkę oraz też jakoś, nie wiem, dogadać się to z właścicielem lasu, czy lasami państwowymi i tak dalej. I prawdę mówiąc, w ciągu ostatnich lat bardzo kręci mnie właśnie wchodzenie w ten aspekt albo logistyczny, albo promocyjny LARPa, bo nie jest to coś oczywistego i wielu twórców potrzebuje w tym pomocy i mam wrażenie, że całkiem nieźle się w tym sprawdzam. Ale tak jakby no, to jakby, jako że LARP daje ci tą przewagę nad RPG-ami, że poza samą opowieścią, którą toczycie w słowach, macie też możliwość odgrywania i jakby życia w realnym świecie, wchodzenia do budynków, bicia się za pomocą mieczów, ale jakby większość gier nie jest jakby militarna, więc jakby potrzebujecie jakichś stołów, map, negocjacji, kielichów i tak dalej, to jest też to coś, co jakby organizator musi załatwić, co musi mieć na swojej głowie, bądź w jaki sposób musi się dogadać z graczami, żeby te rzeczy były na miejscu, bo oczywiście jakby często jest tak, że jakby gracze sami przywożą swój ekwipunek bądź swoje rekwizyty i co jest super, jakby na przykład pamiętam jedną z gier, w której grałem, gdzie gracze wybudowali dwupoziomową piramidę po to, żeby ich królowa węży miała gdzie mieszkać i przyjmować swoich poddanych. To niezłe zaangażowanie widzę u was się dzieje. Ten LARP, w którym ja brałem udział, to pamiętam, że organizatorzy, czyli właśnie olsztyńska bojówka LARPowa, zapewniali kostiumy, wszystko. Dosłownie wszystko. Nas tam wiele osób nie było, bo z tego co pamiętam, to nas tam było 15 osób max. Nawet poniżej. Z tego, co mówisz, to wnioskuję, że częściej organizujesz, prowadzisz, niżeli grasz. Jak się do tego odniesiesz? Staram się wspierać jakieś duże imprezy, na których mi zależy, żeby one się rozwijały. Tak na przykład, nie wiem, w tym roku wspieram Fornost, 2 lata temu wspierałem Flamberg. Przy okazji jeździłem na przykład na budowlanki na Orkon. Ale jeżeli jakieś gry dzieją się w Katowicach, to zazwyczaj w nie gram, ponieważ jakby ekipa odpowiedzialna za logistykę w Katowicach jest mocna i fajna. W tym momencie chciałbym pozdrowić Wichra, Danaj oraz jakby ludzi odpowiedzialnych oraz Aszkę, czyli jakby ludzi odpowiedzialnych za skrane Katowice, ponieważ ich logistyka w tych gierach jest na tak wysokim poziomie, że twórcy tylko przyjeżdżają, wyciągają scenariusz, rozdają karty postaci graczom i po kwadransie gracze mogą zagrać, a to jakby nie jest coś oczywistego, czy coś, co się dzieje zawsze i jakby za to szapoba tym wszystkim osobom, które odpowiadają na dużych imprezach, czy jakby konwentach za wsparcie gier LARPowych. Ja, jeżeli chodzi o mnie, ja bardzo lubię organizować takie rzeczy, ale jednak nie zapominajmy, że jakby no moim hobby jest granie. I jakby stąd lubię od czasu do czasu sobie zagrać. W tym roku na Fornoście będę grać krasnoludzkiego budowlańca, który przychodzi Gondorowi z pomocą i będę budować im wielką strażnicę. Tak, gramy dziesiątką cywilnych krasnoludów. Żaden z krasnoludów raczej chyba nie będzie uzbrojony na terenie gry, więc naszą fabułą będzie, że zabrakło nam piwa, czy gdzie są cegły, drogi człowieku, jeżeli mamy ci postawić strażnicę. Wiesz, i będziemy się bawić z tym świetnie. Patrząc na to, że będziesz miał młot, który jest niezbędny w pracy, to prawie jakbyś był uzbrojony, także... To prawda. Jakieś tam myki znajdziemy na to, żeby to generalnie wyglądało ładnie i w razie czego można byłoby się uzbroić. Brzmisz jak bardzo doświadczona osoba, zarówno w graniu, jak i w
prowadzeniu LARPów. Ja osobiście też lubię grać, ale odkąd powstał kanał, to moje granie jest bardzo sporadyczne. Choć teraz mnie patroni zaczęli rozpieszczać, pojawił się Irek, Michał, przez co mam raz na jakiś czas, praktycznie regularnie, możliwość pogrania, co jest super. Ale gdybyś miał powiedzieć jako prowadzący i jako gracz, jakie są twoje ulubione takie, nazwę to roboczo, systemy? Nie wiem, jak to jeszcze można nazwać, settingi larpowe. Wiesz co, jakby... widziałem to pytanie wcześniej, ale prawdę mówiąc, do teraz nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć pod tym względem, że larpy raczej nie mają swoich systemów, a przynajmniej one nie są, czy inaczej, jakby my bardzo mocno bazujemy w larpach na systemach RPGowych po to, żeby wybrać tło fabularne, po to, żeby wybrać historię i w nich grać. I stąd bardzo lubię historie, które się ciągną, które się nie zamykają, w sensie, które są jakkolwiek cykliczne. Dobra, stąd na przykład jak kiedyś grałem w Rashtram na Flambergu, to był to świat osadzony w mitologii hinduskiej i przez chyba 20 lat z roku na rok jakby odbywała się kolejna część. Chyba to jest jakby te ta rzecz, którą bardzo lubię grać, czyli właśnie w cykliki, ponieważ w larpach cyklicznych nie mam takiego poczucia, że jak gra kończy się za godzinę, to muszę szybko teraz dopiąć wszystkie questy i wszystko zamknąć, tylko mogę się dyrektować grą od pierwszej minuty gry do ostatniej. Dobrze, troszkę inaczej przedstawię to pytanie. Może wtedy trafię do ciebie. W jakich czasach, w sensie, czy prowadzisz, grasz tak jak prowadzi się ze Cthulhu, czyli w czasach takich współczesnych, nowożytnych, czy raczej oddajecie się naprawdę fantazji, właśnie idziecie do gdzieś dalekiej wschodniej Azji, czy totalnie udajecie się do Warhammerowego Imperium i udajecie Inkwizycję chociażby. Wspomniałeś o Tolkienie, bardziej w tą stronę. O. Jasne. Jeżeli pytasz o mnie osobiście, znaczy moje larpy, które sam napisałem, które sam wystawiłem, najczęściej są to larpy osadzone w cyberpunku, bądź w jakiejś Neuroshimie, bądź w świecie postapokaliptycznym. Bardzo lubię świat, w którym musimy dbać o swoje podstawowe potrzeby i w którym walka o podstawowe potrzeby jest czymś, co definiuje nam nasze zachowania, więc jakby to jest ten setting, jakby świat, w którym jakby sam tworzę swoje gry. Gry, światy, które jakby lubię grać oraz miejsca są, to najczęściej są to rzeczy osadzone w jakiejś takiej szeroko rozumianej fantastyce, czyli to jest jak nawiązania do renesansu, do średniowiecza, do baroku, czyli albo jest to właśnie jakiś Warhammer, albo jakiś Władca Pierścieni, Sapkowski, czasem jest to coś bardzo mocno osadzone w mitach, zresztą jakby Konwent Flambryk od wielu, wielu lat ma jakby swoją główną grę osadzoną właśnie w mitologiach, czy to nordyckich, słowiańskich, greckich i tak dalej. Ja bardzo lubię tego typu światy i jakby bardzo lubię grać w światach, które mają chociaż ułamek w sobie fantastyki, bo to według mnie bardzo mocno poszerza mi horyzonty tego, co mogę zrobić oraz pozwala mi bawić się magią. Więc jako twórca bardzo lubię zmuszać graczy, żeby trzymali się przy ziemi, ale jednak jako gracz bardzo lubię to takie oderwanie się od ziemi i to takie poczucie, że w jakiś tam sposób mogę wszystko, nie? I jakby to bardzo jest fajne, zwłaszcza, że jakby no ja jestem osobą, jak już sam zauważyłeś, gadułą, jak to rozmawialiśmy przed, jestem strasznym ekstrawertykiem i strasznie lubię grać, tańczyć, czy jakby występować. A światy fantasy, zwłaszcza dla ról jakichś kapłańskich i innych takich, powodują, że jest tam miejsce na to, żeby zrobić wielki spektakl i z tego spektaklu zrobić rzeczy. Można się wtedy też fajnie pobawić pirotechniką, można się fajnie pobawić jakimiś lampami, fluo i tak dalej, co sprawia, że po prostu osobom, które cię oglądają, to sprawia to po prostu frajdę. Czyli albo post-apo, albo klimaty fantastyki, tak mówiąc pokrótce. Tak. Dokładnie tak, takie typowe fantazy. W pierwszym momencie myślałem, że założyłeś białą koszulę na naszą rozmowę, ale później się zorientowałem, że to jednak nie jest koszula, to jest przebranie. Co to przedstawia? Tak. Parę lat temu kupiłem sobie z Indii oryginalną szatę kapłańską tamtejszych
hinduskich kapłanów. Kosztowała mi ona jakieś straszne pieniądze, bo chyba, nie wiem, 400 czy 500 zł, ale straszne. No jakby dużo jak na po prostu rekwizyt na jedną imprezę na dwudniową, ale jakby strasznie ją lubię, bo jest mega wygodna, to jest jedna sprawa, a druga, jako że jestem w miarę wysokim i też jakby mężczyzną przytuszę, jakby nie ukrywajmy tego, 120 kg jakby robi swoje, to jednak w szacie kapłańskiej wygląda to dostojnie, a nie grubo, co jest czymś super. No i też jakby jako straszna gadła strasznie lubię tego typu jakby role, gdzie albo przewodniczę tłumom, bądź właśnie gadam do ludzi, jestem tą osobą wystawioną do przodu jako tarcza, która ma z ludźmi gadać. I jest to jedna z moich ulubionych szat, którą jakby używam w LARPach. Zresztą mam tutaj przy sobie też gumową czaszkę, taką, którą można tutaj zginać. I czasami tą, czy może jej większe odpowiedniki używam w jakichś rytuałach, rzucam w nimi w innych ludzi jako bezpieczną bronią, czy robię ceremonię pogrzebową. Zresztą ja strasznie lubię to, jak na LARPie na przykład jakaś postać umiera, to inni gracze o tym nie zapominają, tylko w jaki sposób ją żegnają. Bo to jednak pokazuje, że oni jakby faktycznie mieli jakąś taką swoją wizję, swoją więź. I to też jakby bardzo mocno potem oddziałuje na innych graczy. Pamiętam, jak kiedyś grałem w Legendę Pięciu Kręgów. Nie miałem jeszcze tej przyjemności. LARPa osadzonego w świecie Legendy Pięciu Kręgów. I cały LARP zaczął się od sceny, gdzie dwóch graczy ścięło się w pojedynku szermierczym i jeden z nich zabił drugiego, co jakby było czymś oskryptowanym przez scenariusz. No jakby twórcy gry założyli, że przejdziemy nad tym jakby do porządku dziennego i to jakby wzbudzi nam pewną dynamikę. No my jako gracze spędziliśmy około godziny na jakby ceremonii pogrzebowej tamtego gracza oraz jakby na obrobieniu tego wszystkiego wokół. Może nie godzinę, może 30 minut, ale jakby dalej graliśmy wtedy całe popołudnie i wieczór, więc jakieś, nie wiem, plus minus 12 godzin. I to, że kilkanaście minut poświęciliśmy na pożegnanie jednego z graczy, którzy byli na starcie, sprawiło, że ta śmierć miała znaczenie, że jakby ona nie znikła i jakby była ona potem ważnym argumentem w trakcie rozmów przez całą grę. I to jest coś dla mnie super, bo to jakby wtłacza takie fajne ludzkie emocje w często pewne mechaniczne postacie, no tym bardziej, że jakby nie wiem jak to, ja mam takie odczucie, że w RPGach trup ściele się gęsto i czasami jakby zapominamy o tej takiej podstawowej empatii, czy to jakby do naszych przeciwników, na samych jakby wiosek i tak dalej, że jakby często przechodzimy przez spaloną wioskę i no tak, spalone wioski muszą być, bo idziemy zabijać orków. Nie, wiesz co, powiem ci, że tak, wybacz, że ci się wejdę trochę jasne. W słowo. Oczywiście. Z tym zabijaniem jest różnie. Ja na przykład bardzo nie lubię zabijać swoich graczy, bo wiem też sam jako gracz, bo długi czas zanim zacząłem prowadzić, to głównie grałem. Bardzo się ludzie przywiązują do postaci, ją kreują, tworzą, inwestują czas, pomysły i tak dalej. I to jest takie smutne, że trzeba z tą postacią czasem się pożegnać. Jeżeli już to się dzieje, to jest naprawdę widowiskowe i gracze przeżywają, cała drużyna i pogrzeby i tak dalej. Z drugiej strony to, co gram teraz i to, jak staram się przedstawiać motyw śmierci, jest odbierane na dwojaki sposób. Bo czasem, tak jak mówisz, a tam wioska, no trudno, byli bandyci, czy byli wcześniej wspomniani orkowie, wyrżnęli ludzi, trudno. Ale tak jak ostatnio na Cieniu Władcy Demonów przedstawiłem im właśnie Zgliszcza, to widziałem takie na twarzach nawet zaniepokojenie, takie, że to jest takie mech, jak powiedziałem, że tu leży nawet, wiesz, zamordowane dziecko. Oczywiście nie będę spoilerować, choć w sumie nasza rozmowa wyjdzie już dawno po tej sesji, ale tam magiczne sprawy miały miejsce. To oni jednak się tym przejęli, wiesz, było tak widać. Ja strasznie to lubię i w RPG-ach, i w LARPach, kiedy jakby choć te emocje... Jak wspomnę nasz ostatni odcinek Wesen, to wy nie mieliście problemu z zabiciem funkcjonariusza milicji. Nie pamiętam, który z was wyciągnął ten pistolet czy ten nóż. To nie byłem ja, ale tak, to była strasznie komiczna scena. Zresztą jakby zachęcam do odsłuchania, bo akurat ten odcinek, z tego co wiem, dobrze się nagrał, więc jest już dostępny. Jest dostępny na pewno. I tak, dawno. To była bardzo komiczna scena. Ja jakby parę razy pójść po tej grze, jakby wracałem do niej, no, gdzieś tam jakby myślami i bardzo mnie ona rozbawiła. Ale myślę, że jakby Wesen jest takie. Jakby ono przy tej całej swojej magii jakby ma w sobie taki pewien element komizmu i jakby warto na nim grać i fajnie jest się na nim oprzeć. Myślę, że jak ta rozmowa wyjdzie, to my już Wesen będziemy mieli zamknięte.
Także całą serię polecam obejrzeć, bo w ogóle właśnie my się poznaliśmy na Wesen. I już przed samym Wesen, gdzie rozmawialiśmy bodajże przy potworzeniu postaci na offstreamie, to właśnie Mateusz mówi: Stasiek, Szogun, słuchaj, ja jestem straszna goduła, musisz mnie stopować. Także możecie teraz w tak pełnej okazałości zobaczyć. Tutaj jakby nie ma smyczy ani kagańca, stąd ta rozmowa trwa, ile trwa. Pewnie jeszcze trwać sporo będzie. Pół godziny, jeszcze mamy czas i nigdzie się wcale nie śpieszymy. Dobra, jak często sięgasz po ten strój? Bo wracamy do tematu stroju kapłana. Z tego co mówisz, to jest chyba, no nie chcę użyć słowa regularne, ale bardzo często wyciągany. Tak, myślę, że jakieś 2-3 razy w roku staram się zagrać jakąś taką postać charyzmatyczną, plus minus kapłańską, polityczną i tak dalej. Na przykład jak grałem we Flower Towna, to jest świetny LARP, który bardzo polecam, robiony przez Martę Salomon. To jest LARP balowy, gdzie jest wynajmowany pałac i wszyscy przychodzimy pod krawatem, we frakach, bądź pod muszkami, w cylindrach i w wielkich rękawiczkach, czy w długich rękawiczkach, więc jakby stąd pokazanie nadgarstka na tym balu naprawdę oznacza no, co najmniej zgorszenie. LARP bazuje na Bridgetonach, więc stąd jakby też polecam miłośnikom tego serialu, żeby w to zagrać. I LARP no, dzieje się całe popołudnie i wieczór. Są tam jakby wszystkie posiłki zapewnione, jest zapewniona muzyka, część grajków na żywo. Na żywo są też grający kelnerzy, grający barman. I poza tym są też jakby zapewnione sala do tak zwanych igraszek. Jest też sala dla fotografa, gdzie można robić zdjęcia, oraz jest też oddzielna sala do rozmów biznesowych. Więc to jest naprawdę jakby spory pałac w Krakowie wynajęty pod tą grę. I bierze udział tam plus minus między 100 a 150 graczy, więc to jest jakby bardzo duża ilość. No. Według mnie przynajmniej. No i wszyscy są ubrani lepiej niż na swoje śluby. Jakby widziałem część tych ludzi na ich ślubach i wiem, że byli ubrani lepiej. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. To budzi i tam pewien grałem podziw. Właśnie głowy rodziny. Tak. To budzi pewien podziw, zaangażowanie w ogóle w grę. Czekaj, wyłączyło mi cię. Mam nadzieję, że zaraz mi się połączę. A, słuchawki ci się wyłączyły. Ale w takim razie kontynuuj, a ja zaraz jakby wrócę. Ale słyszysz mnie. Czy nie słyszysz? Nie słyszysz. Przerwa techniczna. Dzięki wielkie. Mówię, że to budzi wielki podziw, że ludzie aż w taki sposób przygotowują się do gry. Z takich bankietowych LARPów był LARP właśnie organizowany tu w Olsztynie przez wspomnianych wcześniej organizatorów. I on był w klimatach trochę Ojca Chrzestnego i tam były jakieś porachunki mafii, tam jakieś brali udział. Były dwa takie LARPy. Jeden był zrobiony w Cybermachinie ze względu na miejsce. Piwnica jest, więc można, że tak powiem, na stronie to ładnie było rozegrać i tam nie było osób dużo, bo tam było chyba 20 osób. Drugi był troszkę więcej osób, był zorganizowany w Miejskim Ośrodku Kultury w MOKU. I oczywiście na żadnym z tych dwóch LARPów mnie nie było, ale widziałem zdjęcia i tak jak mówisz, faktycznie można powiedzieć, że niektórzy wyglądali lepiej niż na własnym ślubie. Ale wiesz, to tylko pokazuje, jak ważne dla tych ludzi jest to hobby oraz jak wiele wkładają w to przygotowania. Ja to bardzo podziwiam, nie? Łącznie z faktem, że jakby moje koleżanki, które na co dzień się nie malują, jakby nie stają się na makijażu, przed Flower Townem wszystkie jakby sobie zamówiły wspólnie kosmetyczkę, która jakby przez kilka godzin przed jakby przygotowała im i paznokcie, mimo że przecież miały rękawiczki i twarze. Ja na przykład specjalnie sobie zamówiłem tatuaż z henny przed tą grą, więc jakby miałem nagą dziewczynę namalowaną na całym przedramieniu, mimo że jakby miałem koszulę, kamizelkę i jakby marynarkę, bo gdyby ktoś mnie rozebrał, to tak, gdybyś poszedł do pokoju rozkoszy. Tak, to mogło być z tym ciekawie, nie? Ale tak, no jakby ja bardzo polecam tego typu gry, zresztą jakby to jest też jakby ten kierunek, w którym jakby warto pójść w poszukiwaniu gry, czyli pójść w świat, który się lubi i który cię pasjonuje, bo mam wrażenie, że jak jesteś miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, Star Treka i tego typu światów, to raczej się zanudzisz na LARPie w stylu Roma Invicta, czyli w świecie, który dzieje się w starożytnym Rzymie, ale za to świetnie się będziesz bawić na historii polowania na Jedi przez Inkwizytora Imperium, nie? I a na szczęście LARPówek w Polsce jest już na tyle popularny, na tyle mocny, że na każdej większej imprezie są LARPy w każdym możliwym uniwersum.
zresztą pewnie zaraz będziemy mówić o oformności, to jakby na formności będzie i Duna, i żeś wyprzedził. No dobrze, to wycofuję w takim razie. Malownicze logo tutaj obok mojego, czyli impreza, którą będziesz w tym roku jako gracz. I jakbyś właśnie rzucił dwa słowa, masz swój bloczek reklamowy, słucham bardzo. Czekaj, to muszę tak jeszcze uruchomić tablet, a tak na poważnie, tak, między 29 lipca a 5 sierpnia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Czatachowa, w miejscowości znanej z innych gier larpowych, odbywa się w tym roku Fornos, na który bardzo chętnie was zapraszam. I no cóż, gdzie będzie można spotkać mnie z moją grupą malowniczych krasnoludów, którzy będą szukali piwa. Ale to, co jest fajne i co jest ważne, to jest to, że tworzymy grę dla miłośników Tolkiena, ale nie tylko. I która ma trzydniową, świetną grę dziejącą się właśnie w świecie Tolkiena, gdzie zobaczycie wysłanników Gondoru, próbujących odwiedzić swoje ziemię. Po drugiej stronie będą nie tylko orki, ale też różne mniej znane frakcje. Będą też hobici, którzy będą tam hodować rzepę i marchew i będą się dziwili, czemu jakby wojna dzieje się obok nich. Bardzo polecam frakcję hobbitów rok temu, jak grałem znowu cywila, ale tym razem człowieka, to strasznie zazdrościłem hobbitom ich problemów pod tytułem, za kogo mają wydać córkę oraz co zrobić w ten podwieczorek. Ludzie, którzy grają te role, są naprawdę nieziemscy. To są jakby ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi w życiu, czyli o dobre jedzenie i o bardzo wygodne łóżko. Czemu tylko dwa śniadania? Bo rozmawiamy o 9 rano z nimi. Tak, dokładnie. Jakby Fornos jest jedną z większych imprez larpowych, która jest cykliczna i która ma bardzo niski próg wejścia. Mówię bardzo niski próg wejścia, bo z jednej strony zapewniamy szafę z kostiumami, pomagamy dobrać kostiumy, pomagamy z bronią, jeżeli ktoś przyjedzie bez broni, na pewno znajdzie się jakaś broń na terenie obozowiska, żeby ją pożyczyć, więc nawet można przyjechać po prostu ze zwykłym namiotem, rozbić się, a już całą resztę i w trampkach, a całą resztę znajdzie się mniej więcej na miejscu. To, co bardzo polecam, to polecam użyć formularza zgłoszeniowego i wybrać sobie postać wcześniej, bo jednak fajnie jest już przyjechać trochę nakręconym na tą postać, którą się będzie grało, niż jakby brać postać na miejscu, chociaż oczywiście osoby, które zdecydują się przyjechać na miejsce i tak jakąś fajną postać na miejscu znajdą czy zdobędą. No ja jako Krasiek na przykład pójdę z tym oto ładnym kastetem, on jest gumowy, krzywdy nikomu nie zrobi, ale pewnie z innymi kolegami krasnoludami będziemy się za jego pomocą bili i robili fajne scenki. Jeżeli chcesz zobaczyć kilku mężczyzn o wspólnej masie około tony, którzy będą się toczyć i kłócić o beczułkę piwa, to zapraszam. Ale jak powiedziałeś, grupę ludzi o wspólnej masie około tony, to sobie wyobraziłem taką kulkę zlepioną z kilkudziesięciu osób. Może kilkudziesięciu, nie? No dobra. Z innych rzeczy, będzie tam też LARP osadzony w Dune, Wichry i Wzgórza. Jest to, z tego co wiem, najwyżej oceniany w Polsce LARP osadzony w uniwersum Dune. Jesteśmy już po pierwszym filmie na nowo określonej Dune, przed drugim. Drugi film Dune będzie w listopadzie, z tego co wiem. Więc świetnie jest sobie odświeżyć uniwersum Dune, grając właśnie w tego LARPa. Będziemy go grali na pobliskiej pustyni, więc będzie świetny klimat, będą pełne namioty. I z tego co wiem, będą też czerwie, więc bardzo polecam. Mówisz czerwie, mi się od razu przypomina taki stary film Wstrząsy. Nie wiem, czy oglądałeś. Chyba takie nie. Robale podziemne były. Polecam, bardzo fajny film. Można znaleźć inspirację do RPŻka też. To na pewno muszę obejrzeć. Co więcej, będzie konkurs tolkienowski i mnóstwo innych atrakcji, na które naprawdę już w tym momencie zachęcam. O, będzie też gra w świecie Gry o Tron. Ona będzie trwała całą noc i dzień i stąd będzie tam jakiś wątek z Nocną Strażą. Szczegółów w tym momencie nie znam, no ale fakt, że gra się będzie toczyć w nocy, w środku lasu, przy lampionach oraz pochodniach, na pewno jakby zrobi mnóstwo klimatu. Cała impreza trwa tydzień i zachęcam, żeby być na całości, jak ktoś nie ma czasu, żeby wpaść na całość, to przynajmniej na samą tą grę tolkienowską. No bo są to przeżycia, na które my się przygotowujemy przez cały rok. Gramy przez te 4-5 dni, a potem znowu przez cały rok o nich opowiadamy. I jakby weszłem w to, mając lat 15, 16, może 17 i do dzisiaj mnie zatrzyma i większość swojego urlopu wydaje właśnie na LARPy. I nie żałuję ani godziny, którą tam spędzam. Nie wątpię w to. Tak jak mówię, ja na LARPie byłem raz i to był LARP prowadzony u nas na Olsztyńskim Zamku, przy Starówce. My mieliśmy wynajętą taką dużą halę, ona służyła jako hala dla gości.
i mieliśmy wynajęte lochy. Nie zgadniesz, jaką rolę przekazał dla mnie mój sensei RPGowy. Bo ja tak wszedłem do niego, mówię: Piotrek, dobra, zagram w tego LARPa, nigdy nie grałem, chcę zagrać. Mówię, ale daj mi taką rolę, żebym ja mógł się, wiesz, spełnić. Mówi, znasz mnie już trochę czasu, bo to już było taki rok czy dwa lata znajomości, bardzo intensywnej zresztą, bo mieszkaliśmy nawet razem. Znasz mnie, mówi, daj mi taką rolę, mówi, żebym ja mógł się, wiesz, tak na 120% wczuć. Mówi, mam, idealna. Mówi, będziesz grać kata. No sfera, tu byłeś? Nie, katem. Mówi, będziesz jedyną osobą, która ma broń. Mówi, tak, zajebiście. Mówi, ko jest jeden szkopu, jaki? Nie masz języka. Jesteś niemową. Wziąłem tą postać. Ale cię zrobił. Tak pokrótce, bo nie pamiętam, to było kupę czasu temu, 8, prawie 10 lat temu. Motyw był taki, że przyjeżdżała jakaś ekipa szlachecka w celach negocjacji do naszego zamku, tylko w noc przed ich przyjazdem nastąpił przewrót. I chłopi się poprzebierali za szlachciców, tych szlachciców oczywiście pozabijali. Ja jedyny wiedziałem, że to się stało, bo byłem niemową. A w moich lochach siedział ork szaman. No i tam siedział bankiet, a ja siedziałem z tym orkiem w piwnicy. Oczywiście, jako że staram się być słownym człowiekiem na co dzień, więc i w LARPie tym bardziej, no się nie odzywałem. Na migi mruczałem, wiadomo. No i suma summarum wyszło na to, że ork mi mówi, że zna taki rytuał, że jeżeli przyniosę mu ludzki język, to on sprawi, że ja znowu będę mówić. I w tym momencie, po tym zdaniu, wszedł jeden z moich kumpli, pozdrawiam ciepło Alana, który pozdrawiam przyszedł jako postać i coś tam chciał się zapytać. Nie, ja tak, wiesz, zachęciłem go, żeby zszedł na sam dół i go tam tym toporzyskiem ciach pod schody. I potem się śmiałem, mówię, Alan, nic osobistego, po prostu wszedłeś w złym, naprawdę momencie. W życiu też tak bywa, że czasami... Tak, jak ogólnie, jeżeli chodzi o samą historię postaci mojej, chodziło o to, że ja się ukrywałem, bo ja gdzieś tam coś nabroiłem, kogoś zabiłem i wśród tych gości, którzy przyjechali, była osoba, której właśnie kogoś zabiłem tam, nie pamiętam, ojca, wujka, naprawdę, mało ważny szczegół. No i ona mnie w końcu, ta osoba, poznała, nie? Jak się, szczególnie jak zacząłem gadać. No i tam potem doszło do pojedynku, w którym faktycznie zginąłem, choć do dziś uważam, że niesłusznie. No i taki był LARP. Ogólnie bawiłem się genialnie. W pierwszą godzinę faktycznie ni słowa z siebie nie wykrztusiłem. Na migi z tym orkiem i to mówię, musiał być trudne. Zszedł Alan, nie? Chodź tu, chodź tu. Coś ci pokażę, chodź. Do dzisiaj się z tego śmiejemy. Bardzo fajne. Jeszcze raz, bo bardzo jak zwykle się rozpędziłeś. Kiedy się odbywa ta impreza? Między 29 lipca a 5 sierpnia. Odbywa się gdzie? Radachowa. To jest obok Zawiercia. A my wszystkie potrzebne linki, łącznie z formularzem zgłoszeń, zamieścimy w opisie tego naszego odcinka. Także każdy z was będzie miał okazję przynajmniej miesiąc, bo tak jak planowałem, premiera będzie w drugiej połowie czerwca. Każdy z was będzie miał sporo czasu, żeby się namyśleć jeszcze i ewentualnie zgłosić się na tego LARPa. Tymczasem nasza pogadanka zmierza powoli do końca. No, tradycją już się stało, za każdym razem zresztą to powtarzam. Odbicie piłeczki. Czy ty jako mój gracz, mistrz gry, larpowiec, masz jakieś pytanie do mnie? Co by ciebie namówiło, żebyś dzisiaj pojechał zagrać w LARPa? Wystarczy, żeby mi termin pasował i mam wolne. Ogólnie na pewno musiałby na dzień dzisiejszy, teraz jak rozmawiam, musiałby być to jednorazowy LARP, krótki. B, ze względu na życie prywatne, obowiązki, rodzinę, dwójkę dzieci, musiałby być gdzieś niedaleko Olsztyna, żebym nie stracił na przykład całego dnia czy pół dnia na podróż, pół dnia gry i znowu wracać. Więc żebym mógł się tak fajnie zaangażować. No oczywiście wiadomo, nie jutro, ale tak, nie wiem, za tydzień, dwa, żebym też jakoś się przygotował. Choć myślę, że parę jakichś ciuchów bym znalazł. No też w zależności od rodzaju, tak? Jeżeli to byłby jakiś tak właśnie świat a la Zew Cthulhu, no to wskakuję w koszulę, marynarkę, biorę swój kaszkiet i jestem gotowy. Nawet broń mam, także luz. Nie trzeba było mnie długo namawiać. Zawsze była kwestia tego, że albo ten LARP był organizowany w takim terminie, że naprawdę mi nie pasowało,
albo był poza moim zasięgiem po prostu, nie? Więc no, życie, po prostu życie. To ja tylko jakby dodam, że jakby jest część imprez, które są family friendly i jeżeli byś kiedyś szukał tego typu wyjazdu, to warto znaleźć coś, co jakby ma taką opinię. Zresztą jakby nawet jest grupa larpowców, w sensie rodziców larpowców, gdzie jakby no dobrze, się organizują, wynajmują kampery i tak dalej. Nie wiem, czy ci mówiłem, czy po prostu nie pamiętasz, mój syn jest autystą. I wszelkie wyjazdy, gdzie jest tłum ludzi. Nie przepraszaj mnie, nie ma za co. To jakby chciał wiesz, gdzieś uciec po prostu. Możliwe. Albo ja po prostu akurat tobie nie jak gdzieś tam rozmawialiśmy, nie wspominałem o tym. Nie ma w tym nic złego. Nie masz za co przepraszać. No i jest życie z autystą, jakbyście chcieli wiedzieć, jest naprawdę trudne. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że bardzo ma zaburzone postrzeganie, kontrolę emocji jakąkolwiek, więc wszelkie, że tak powiem, stawianie mu się, a raczej stawianie jakiejś granicy, mówienie, że czegoś nie wolno, kończy się po prostu awanturą, próbą bicia, płaczu, rzucaniem się na podłogę. No jest, nie jest kolorowo życie z autystą. Jasne. Choć i tak uważam, że od września, jak poszedł do przedszkola terapeutycznego i zaczął terapię, to bardzo poszedł do przodu, zaczął troszkę naśladować, więcej mówić. Choć mową jeszcze tego lekarz żaden nie nazwał, raczej właśnie tym powtarzaniem, to się nazywa echolalia bodajże. Powiem szczerze, tak na koniec tej rozmowy, zanim przejdziemy, najgorszemu wrogowi nie życzę autystycznego dziecka. Każdego dnia, każdego, już nie chcę powiedzieć, że w każdej minucie, ale przynajmniej w każdej godzinie raz, wystawiać na takie próby cierpliwości i charakteru, że nie życzę tego nikomu, naprawdę. On jest cudowny, jest kochany, ja go kocham całym sercem, ale są dni, że po prostu mam ochotę wyjść, trzasnąć drzwiami i nie to, że nie wrócić, tylko po prostu odetchnąć. Bo jest momentami naprawdę ciężko. Bo tak, bardzo dłuższy spacer. Tak na 12 lat. Nie, no żart. taki żart. Spokojnie. Tak, ojciec wyszedł po fajki, wrócił 20 lat później, nieważne. Moi drodzy, jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia Fornos, tak dobrze pamiętam? Tak, Fornos. Wszystkie linki znajdziecie na pewno na dole, już ja przycisnę samego Minotaura, żeby wszystkie potrzebne linki, które chcę, żeby się znalazły w tym materiale, mi przysłał. Zapraszam na swoje socjale, jestem na przygodzie na Facebooku, TikToku, YouTubie, rozmowa będzie na Spotify'u, także jeżeli ktoś nie ma YouTube Premium, a chce posłuchać, a nie oglądać, też tam znajdzie wszystkie moje materiały. Zachęcam do zostania patronem, wsparcia mojej działalności, wzięcia udziału w różnych inicjatywach, które są na kanale organizowane, w szczególności dla patronów. Tymczasem dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Dzięki Minotaur za bardzo fajną rozmowę i widzimy się na przygodzie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.